rocznica 90. powstania Śląskiego w Galerii Polsińskiej. Naukowcy mieli swoje referaty, a ja tu dałem głos sali. No i tutaj Wojciecha Korfantego. Czytamy. Nie okazała się Polska taką, o jakiej marzyliśmy. Ale nie ustajemy pracy i poświęceniu, aby uczynić z niej Polskę godną naszych marzeń. Polskę wielką, dlatego ja zawsze mówię czołem Wielkiej Polsce. Testament Moskiego i Korfantego. Polskę wielką, mocarstwową, Polskę katolicką, praworządną i zawsze sprawiedliwą. Wojciech Korfanty, przywódca Powstania Śląskiego, wierny syn Śląski, premier Rzeczpospolitej, był w Beredzie Katolickiej i tak dalej. No i ten testament spełnia to Prawo i Sprawiedliwość, bo on tu mówi Polskę praworządną i zawsze sprawiedliwą. Tak jakby wywróżył wieszcz PiS, Prawo i Sprawiedliwość. Bo ja to wszystko znam na pamięć, co Jacek Kuroń pisze o Przemysławie Górnym w książce Wiara i Wina. O ile poglądy Przemysława Górnego budziły mu we mnie żywą niechęć, o tyle o jego odwaga, żarliwość i te połatane ubranie budziły we mnie sympatię. Nie ulega wątpliwości, że spotkanie z żywym Endekiem budziło we mnie reakcję wyraźną. W bibliotece czytałem ich, tego wobec Przemka nie potrafiłem zdobyć się na żadną tolerancję. Nie dostrzegłem więc w tym, co mówił, tak oczywistej prawdy, że to obecność w Polsce armii radzieckiej traktuje naszą niepodległość. Narzuciła nam sowiecki system. Dzięki mówieniu tej prawdy Przemek zyskiwał poparcie innych, obecnych na sali jak najdalej idących od poglądów endeckich. On tego nie rozumie. Ale dopiero trzeba było mu to uświadomić. Po zamordowaniu przez Niemców ojca byłem wychowankiem domu dziecka. No. Ale jak mi ojciec powiedział, będzie bolszewia, no to ja tą bolszewią walczyłem. Tortury, więzienia, aż do studiów, a potem na studiach i po studiach. Ponieważ strzypałem komunistę, no to byłem przerzucany ze szkoły do szkoły. 10 szkół. To było tak. Konstancin, Chylice, Błonie, Leszno, Gostynin. Specjalna szkoła dla wrogów ludu, dyrektora Adamskiego, Płocku-Tepedowska, do Płocka. 3 miesiące przed maturą, bo umarł Stalin, no to apel, bo to apele były zawsze przed rozpoczęciem nauki. I młodzież płacze. Oni naprawdę płakali. Oni kochali Hitlera. Dlatego mówią, nie zbiorą odpowiedzialność, że to robili to, bo powiedział kochany wódz im. Kazał, to oni to robili. Umarł wódz, płaczą. A ja wziąłem 10 z moich, bo tutaj pisze, w tym Jacek Kuroń, że gdzie byłem, to to konspirację zakładałem. To wziąłem dziewczyny i chłopaków, było na 10, wzięliśmy flagę, stanęliśmy na, oni w swoją w tym, a w szeregu, a myśmy stanęli na schodach w Lesie, co było tu. I zaśpiewaliśmy Boże coś Polskie. Na drugi dzień wszystkich wyrzucili, a my nie mogli. Bo wychowanka domu dziecka nie wyrzuca się. Bo to jest
dziecko państwa, tylko można go przenieść. I tak mnie przenosili. No to przenieśli mnie 3 miesiące przed maturą do tego, do Płocka. A dyrektor mówił, no słuchaj, synu, a myśmy mieli tam, byłem tam z Arkiem Proszyńskim, z hrabią Aleksandrem Proszyńskim, synem Ksawarego Proszyńskiego, korespondenta, pisarza, w 50. byliśmy tam we dwóch, tam się poznaliśmy, no, no całej Polski to wrogów ludu. No i dyrektor Radzański mówi, słuchaj, synu, a każdy z nas miał dwóch kolegów z klasy, członków partii. Czarny, czerwony prowadzi, czarny, tego, eleganckie garnitury. Ja mówię, panie dyrektorze, i dostaję z jednej strony i z drugiej strony. Nie mówi się, panie dyrektorze, tylko towarzyszy dyrektorze. Ja mówię, panie dyrektorze, znów dostaję. A trzecim razem mówię, panie dyrektorze, a on mi zostawcie go. Co chciałeś powiedzieć? Ja mówię, wie pan, przenoszą mnie do 10 szkoły i nie wiem za co. A dobrze, szydu, zaraz ci przeczytam opinię jaką dostanę. Wróg klasy robotniczej usiłował rozbijać ZMP. Ja mówię, panie dyrektorze, kończył pan studia w Stanach Zjednoczonych. Jest pan członkiem Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych i twórcą TPD, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i dyrektorem karnej szkoły w Polsce, która nas ma wychować. I ma pan według mnie wysoki ilość inteligencji i dlatego daję panu, zadaję panu 2 pytania. Bo ptasie mózgi, debile, przed panem to wszystko pisali, ale niech pan to osądzi. Bo pan jest jeden na 1000 dyrektorów. Czy syn robotnika, którego zamordowali Niemcy, może być wrogiem klasy robotniczej? No nie! Szynu! Ja mówię, a panie dyrektorze, czy ZMP, czy uczeń, który nie należy do ZMP, który jest wrogiem klasy robotniczej, Polski Ludowej, wszelkiego komunizmu, czy może rozbijać ZMP? Żeby rozbijać ZMP, to trzeba być ZMP-owcem. No mi słusznie. No jak ja mogę rozbić? Jakbym był w ZMP, to mogę rozbijać, ale nie tak. Dobrze, synu, wiesz, podziwiam cię. I w związku z tym ma specjalne względy u mnie. I słuchaj, za 3 miesiące matura, ale masz 3 sprawowania, wszystkie 5. Ale 3 nie dopuszcza do matury. W związku z tym powtórzysz, już ci mówię, że nie zdasz, do matury nie jesteś dopuszczony, dostajesz się rok, nabierz socjalistycznego wychowania i wyślemy cię na studia do Moskwy albo do Leningradu. A ja się pytam, Jakubowcy, gdy była pielgrzymka 1966 roku, zabrali prymasowi episkopatowi Matkę Boską, później chodziła bez ran, pusta. Ubowcy i zawieźli gdzie? Do Częstochowy. No to była u siebie, w godnym miejscu. Ale to nie zmienia faktu, że była na wygnaniu. Tak? Ksiądz prymas Wyszyński. A inna rzecz, że odbił później. Ksiądz Wójcik odbił obraz, przywiózł, upił tych ubowców, przywiózł, wędził i dalej chodziła. Gomułka się wściekł i mówi, bałwany, oficerowie SB wyszkoleni, daliście się głupiemu klesze, tu głupi klecha was wykołował i tego. Nie róbcie, już nie chodzi ta Matka Boska, nie róbcie tego więcej,
bo jak jeszcze raz jakiś klecha odbije, to się skompromitujemy i wstydu nie dajemy, a szczególnie przed towarzyszami radzieckimi. No. No więc Stefan kardynał Wyszyński. Zabrany, porwany, zawieziony kolejnym. Kolejnym w drodze krzyżowej do Komańczy. Jezus ust. Odprawiam mszę. Obiadę. W godnym miejscu. Ale to nie znaczy, że nie na wygnaniu. I teraz taki baran mówi, że krzyż spod pałacu jest w godnym miejscu. Roman Moski powiedział, przyszłość należy do tych, co mają ideę, wiarę w nią i zdolność do poświęceń. I ja to powiedziałem pod pomnikiem. Szkoda, że nie wziąłem, bo miałem to wziąć. Pod pomnikiem Romana Dostojna pracowała do 11 listopada. A na drugi dzień Gazeta Wyborcza pisze. Przemysław Górny, kombatant, w gazecie piszą nazwisko i imię. Nie tam K, jak tego, czy P, czy to. Woła do kiboli. Wy jesteście przyszłością narodu. W waszych rękach, wszystko jest w waszych rękach. Kibole rzucają się na TVN, ten samochód i palą go. Przede wszystkim. Ja cytowałem Dmowskiego i mówiłem do narodowca. Nie było kibice, bo kibice Legii zawsze składają kwiaty. Pod wszystkimi pomnikami powstańców jutro złożą. Pod pomnikiem Romana Dmowskiego składają najpiękniejszy wieniec, a te wielkie partie narodowe to takie wiązaneczki. A oni z emblematem Legia. I oni przyszli, przyjechało ze mną 50 kibiców Legii z tego, z Gosławia. I mówią, panie Przemku, składam wieniec, ale musimy, bo to jest mecz Polska-Włochy. Jedziemy na mecz. Jedni jadą do tego, a drudzy oglądają. Więc przykro nam, więc... A ta głupia baba, redaktor, mówi, że do kibole mówiła, to nie było żadnego kibica. Złożyli kwiaty i poszli na mecz. Bo to muszę powiedzieć, jako że mam krzyż komandorski Orderu Odrodzenia Polski od świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. I jeden jest geniusz, był geniusz tysiąclecia, Roman Moski, prymas tysiąclecia Stefan kardynał Wyszyński, który powiedział, krzyż jest życiem, krzyż jest zbawieniem, krzyż jest zmartwychwstaniem. Bronić krzyża do ostatniej kropli krwi. Taką przysięgę składają kardynałowie w Rzymie. A Nycz mówi, co to za prymas? Stefan kardynał Wyszyński, żaden prymat. W godnym miejscu jest krzyż. Ale Lech Kaczyński, geniusz jego polega na jednym, na mianowicie. 140 milionów ma Rosja. 80 milionów mają Niemcy. Dwaj wrogowie, którzy dogadują się, to już przecież Sikorski powiedział, że pakt Schroeder-Putin to jest pakt Ribbentrop-Mołotow. Powiedział to w tym, w Berlinie. Sikorski. No więc Polska, jeżeli ponad naszymi głowami dogaduje się z Rosją, Niemcy dogadują się z Rosją i mówią, że są kwitnące stosunki między nimi i obsadzają administrację rosyjską Niemcami i całą gospodarkę modernizują Niemcy, to dla nas jest śmiertelne zagrożenie. Nie możemy się trzymać kurczowo kanonu, że Rosja jest naszym sprzymierzeńcem. Każda Rosja. I to zrozumiał świętej pamięci Lech Kaczyński. Co on robi? Buduje koalicję. Polska, Czechy, Litwa. Teraz są złe stosunki z Litwą, a wtedy były dobre. Ukraina wsadza czterech prezydentów i razem wszystkich jest 160 milionów. 160 milionów.
montuje koalicję państw byłego Imperium Sowieckiego i to jest jego geniusz.